Serdecznie witam na kanale Krychu Gotuje. Dziś na obiad pyszna zupa z ciecierzycą. Rozgrzewająca, na bulionie mięsnym. Idealna na jesienne i zimowe obiady. Zupa jest łagodna w smaku, ale możesz ją doprawić pikantną pastą paprykową prosto z węgiel. Do przygotowania zupy potrzebować będziesz 200 g ciecierzycy, 4 ząbki czosnku, 3 marchewki, 1 pomidor, sól i pieprz oraz bulion warzywny. Do bulionu wykorzystałem pół kilograma żeberek pieprzowych, ćwierć kilograma golenia połowego z kością, ćwierć kilograma wędzonego boczku z chrząstkami, dwie marchewki, jeden por oraz dwie gałązki selera naciowego, trzy liście laurowe i trzy listki magii, jedną łyżeczkę soli i pieprzu, 2 litry wody. Część bulionu wykorzystałem do fasolki po bretońsku, przepis w prawym górnym rogu. Do pozostałej części bulionu dodałem odmoczoną soczewicę oraz pozostałe składniki. Wszystko gotowałem przez 1 godzinę, po czym z wywaru wyciągnąłem marchew oraz mięso i kości. Ugotowaną goleń i boczek pokroiłem na drobne kawałki. Podobnie przygotowałem marchew. Do zupy dodałem jeszcze 4 ugotowane ziemniaki. Zupę z ciecierzycą dokładnie zmiksowałem na jednolitą masę. Dodałem wcześniej pokrojone dodatki. Dokładnie wymieszałem i przez 5 minut gotowałem. Dodałem 2 ząbki czosnku, wcześniej do zupy wrzuciłem również 2. Do zupy dodałem jeszcze łyżeczkę pasty paprykowej. Oczywiście bez pasty też jest super. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam Cię do obejrzenia przepisu na fasolkę po bretońsku oraz do obejrzenia innych przepisów dostępnych na kanale oraz stronie krychu-gotuje.pl. Pozdrawiam, Krychu Gotuje!